Witam serdecznie, witam ekipę. Klimaty, jak widzicie, Cancun, Meksyk. Ostatni dzień kongresu WBC. Ważne rzeczy dla nas to oczywiście główka, o tym za chwilę. Natomiast no, nagrywam na zewnątrz, bo nie lubię pokojów hotelowych. Ci, którzy znają moje vlogi, wiedzą o tym, że no, mam jakąś awersję do pokojów hotelowych. Ze względu na to, jak przyjemne by nie były i tak dalej, i tak dalej. Wolę zdecydowanie być na zewnątrz albo w hali. Taki jakiś jestem. Wracamy do tego główki, kilku moich kolegów brytyjskich. Szczególnie nie wiem dlaczego, skąd ci Brytyjczycy się tutaj w tym wszystkim zabrali. Zwróciło mi uwagę, że ten diamentowy pas ma Myris Brady, z którego tak wszyscy strasznie kochamy, i że on będzie mógł wybierać sobie rywala z walki główka kontra Makabu. Na szczęście jestem w miejscu, że sprawdzenie tego, ile to ma prawdy w rzeczywistości, zajmuje 25 minut. Krótka rozmowa z Mauricio Sulejmanem, krótka rozmowa z wiceprezydentem WBC. Nieprawda, pas diamentowy to jest pas przyznawany honorowo. Oczywiście honor i Brady to dwie zupełnie różne rzeczy, ale jedno kompletnie nie ma z niczym, z drugim nic wspólnego. Jeśli Myris Brady będzie chciał walczyć z zwycięzcą walki głowackiej Makabu, to musi się do tego pasa dobić swoimi walkami. Dobić w sensie powygrywać te walki. Żadnego prawa pierwszeństwa wyboru absolutnie nie ma. Tytuł Diamond nie jest tytułem mistrza świata. I to sobie wyjaśniamy od razu, raz na zawsze, a właściwie wyjaśnia to prezydent WBC Mauricio Sulejman, który zakładam, że wie co mówi, skoro on wymyślił ten Diamond Pass wspólnie z kolegami. Także to mamy zupełnie odhaczone. Natomiast no tutaj pytanie zadałem wam na Twitterze, czy warto od razu teraz to brać, czy czekać na Bridisa. Dla mnie czekanie na Bridisa było kompletnie bez sensu, dlatego że oczywiście, że ja tą walkę chciałbym zobaczyć i chciałbym zobaczyć, żeby główka go natłukł. Natomiast no, on to może przyciągać w nieskończoność. Szczególnie jak wygra. W co wątpię, żeby wygrał z Dostikasem, no ale wiemy, takie rzeczy się zdarzają. To czekać, prosić, układać się z tą samą federacją, przepłacać go, bo inaczej by się go nie dało ściągnąć do ringu. Nie wiem, chce wam się, bo mnie nie. Natomiast walka z Makabu jest interesująca, no natomiast no tutaj pieniądze muszą być w escrow bankowym, no bo zakładając, że będzie to organizował Don King, a na chwilę obecną tak to wygląda, walka w Afryce, no to spróbujmy wyciągnąć pieniądze z Afryki i od Dona Kinga. Z cyklu Mission Impossible is Impossible potrzebujemy Toma Cruza tutaj, więc absolutnie rozumiałbym, jeśli negocjacje na ten temat, które mają się rozpocząć już zaraz według WBC, zaczynały się ze strony główki Głowackiego od słowa dobra, ale po pierwsze za ile, po drugie w jakim banku te pieniądze będą zdeponowane. Dobra walka dla Krzyśka. Duże zainteresowanie stacji telewizyjnych. Już rozmawiałem z kolegami ze Stanów Zjednoczonych, którzy bardzo chętnie by walkę z Afryki pokazali. Kolejna dobra wiadomość tej publicity, czyli tego rozpoznawalności nigdy nie za mało. To tyle jeśli chodzi o to wszystko, co się działo i dzieje się cały czas jeszcze na tutaj kongresie WBC, aczkolwiek no tutaj już powoli to już wygasa, ale te rozmowy kuluarowe ciągle trwają. To co zawsze wam powtarzałem, przeceniać rozmów kuluarowych w boksie się nie da, ponieważ no, czasami jakiś browar czy jakiś takila wypyta z kimś, jest warta walką tytuł mistrza świata albo, nie wiem, większych szans na to. Tym bardziej dziwię się, i to mówię w tym momencie otwarcie, że nie było nikogo z PBC, bo przecież można było zrobić jedną rzecz, kiedy były te dyskusje na temat w jakim, gdzie i jak powinien być, jak powinny wyglądać rankingi wagi ciężkiej. O, tutaj akurat coś spadło, akurat obok nas, no bo nie mogło spaść nigdzie indziej, to jest wiadoma sprawa. Dobra, nie? Mistrzostwo świata. Za chwilę spadnie, absolutnie wszystko się rozwali. Ale lecimy dalej, my nie pękamy, ekipa jest twarda. Byłem naprawdę potwornie zdziwiony faktem, że nie było absolutnie nikogo z Premier Boxing Champions. No bo przecież patrząc na tę listę rankingową,
tych zawodników, których w tym momencie widzimy w wadze ciężkiej, no to gdyby wyszedł ktokolwiek od Adama Kownackiego, no to byłoby coś ultra super prostego do zrobienia, no, zaczynając od takich drobiazgów jak chociażby porównanie, jak długo zajmowało mistrzowi świata WBC tejże organizacji wygrywanie z paroma pięściarzami o nazwisku na przykład Arthur Spilka czy Washington. Jestem pewien, że parę tych miejsc dałoby się Adama Kownackiego przesunąć. Wydaje mi się, że to nie byłoby żadnego problemu. Natomiast no, nie było nikogo z Premier Boxing Champions. Być może cała uwaga skierowana jest w stronę IBF-u w tej chwili, co byłoby nie takie dziwne. Natomiast no, nie zaszkodzi wypowiedzieć swoje zdanie. Taka jest moja opinia. Dobra, no teraz przechodzimy od tego, co się dzieje, co się działo w Cancun, w Meksyku, na parę ringów, które zobaczymy. Zaczynam od ringu polskiego, Sosnowiec. Nie będę się powtarzał już na temat Adama Balskiego, bo wiemy, że ten temat, przynajmniej jeśli chodzi o Sosnowiec, jest zamknięty. Parę innych walk, karteczka przygotowane, wszystko i tak dalej. A trzy walki. Spilka Tujach, Cherkasem Pito, Matija Averland. Są te walki, które chciałbym w skrócie omówić. I naprawdę w skrócie, pierwsza z nich, czyli Artur Spilka kontra 40-letni radny z Triestu. No nie wiem, no nie jest to żadna dramatyczna cisza, no tylko to jest dramatyczny przeciwnik. I teraz wiecie, z czego jest znany pan Fabio Tujach? Z tego, że powiedział, wrzucam na Twitterze, wrzucam jego twitterowe wynurzenia. Fabio Tujach stwierdził, że najlepszym obrońcą, największym obrońcą katolicyzmu w historii był niejaki Adolf Hitler. Nie przesłyszeliście się, to są poglądy pana Tujacha, jakiś kompletny przygub. Co do tego nie ma absolutnie żadnej wątpliwości, to, że nie potrafi walczyć, to absolutnie również nie ma żadnych wątpliwości. Jego poglądy polityczne mniej więcej są tego samego poziomu, a co jego umiejętności sportowe, czyli mniej niż zero. Tak jak wspomniałem, to jest radny, który nie wiem, od czasu do czasu pewnie wpada do gymu pobić parę razy w worek. Dla Artura Spilki to powinno dokładnie tak wyglądać, czyli powinna być walka Artur Spilka kontra włoski worek sympatyzujący z partią faszystowską, bo taka jest prawda. To nie jest jakiś mój temat, który gdzieś wymyślam. To wszystko można znaleźć na oficjalnych gazetach, poważnych gazetach internetowych. Takim panem jest Fabio Tujach. Fabio Tujach kibicuje Spili, żeby skończył tego dżentelmena jak najszybciej i żeby jak najszybciej wracał tam, skąd przyjechał. Przy okazji Spili słyszę te coraz cięższe dywagacje na temat Spila do Cruiserweight. Moim zdaniem bez sensu. Bez sensu argumentacja, że jak zrzuci wagę, to będzie ten gentleman, co tam te puszki zbiera, no geniuszem intelektu nie jest. To tak zupełnie te worki mu ciągle spadają. No ale wracając do tematu Artura Spilki w Cruiserweight, no, dla mnie tu nie ma tematu. Ja wiem, że my byśmy wszyscy chcieli, czy wy byście wszyscy chcieli, żeby Artur Spilka był tym samym Arturem Spilką, który walczy w wadze ciężkiej i przełożyło się to na wagę junior ciężką, żeby nagle był jakimś super killerem, ale to tak nie działa. Zbijanie wagi na tym etapie to jest to samo, co było z Tomaszem Adamkiem. Tomasz Adamek do jakiegoś czasu i do jakiegoś wieku w swojej karierze mógł tą wagę zbijać. Artur Spilka w tej chwili ważący poniżej 200 funtów, czyli ledwo mieszczący się w wadze junior ciężkiej. Słyszę, że byłby bardziej lotny i tak dalej, i tak dalej. No, pierwszym objawem zrzucania wagi, za dużego zrzucania wagi, zrzucania wody i tak dalej, jest brak wytrzymałości na ciosy. Z czym mamy takie wrażenie wszyscy, Artur Spilka ma obecnie problemy już teraz. Mit taki, że ludzie z Cruiserweight nie biją mocno, to już dawno mamy również za sobą. Więc gdzie tutaj miałby być jakikolwiek bonus dla nas, że Artur Spilka będzie walczył w wadze Cruiserweight, czyli w wadze junior ciężkiej? Ja absolutnie
absolutnie tego nie widzę, nie rozmawiałem z Arturem na ten temat, natomiast no, nie wyobrażam sobie Artura Szpilki lepszego i osiągającego większe sukcesy tylko dlatego, że zrzucił wagę i szedł do innej kategorii wagowej. Tutaj problem Artura Szpilki nie polega na tym, że ma tych parę kilogramów za dużo, zwłaszcza, że tych kilogramów za dużo, słyszę, teraz nie będzie miał, tylko na wielu, wielu innych rzeczach. Przede wszystkim utrzymaniu dyscypliny podczas walki, trzymaniu się planu, nie wymyślania czegoś, co wydaje się Arturowi akurat w tym momencie lepsze. Nie ma lepszego przykładu niż walka z Deontayem Wilderem, kiedy odsyłam was do mojej rozmowy z jego trenerem po szatni, który powiedział, że doskonale wiedział, że Artur będzie znokautowany w szóstej czy w siódmej, kiedy w szóstej czy w siódmej rundzie, mówi Ronnie Shields, Artur robił to, zaczął przygotowywać się do zrobienia tego tak zwanego swojego myczka, którego absolutnie zabronił mu Ronnie Shields robienia w trakcie walki. Także to jest chyba numer jeden u Artura, to jest utrzymanie tej absolutnej koncentracji i to, czy w jakiej kategorii on będzie, nie ma żadnego znaczenia. Fabio Tujach oczywiście żadnym sprawdzianem nie jest, to jest pięściarz, który walczy z Arturem po to, żeby Artur mógł uwierzyć, że jeszcze coś się da wydobyć z niego. Bo to pięściarz nie jest absolutnie żaden. Walka Cherkasym Pitto. I teraz jest takie pytanie, bo przygotowałem się do tego vloga, takie miałem znaki zapytania. Mi się wydaje, że powód, dla którego Pitto został rywalem Fiodora Cherkasyna, jest to, że dobrze zawalczył z Madijem. I mi się wydaje, że to jest ten typ pięściarza, którego oczekuje trener Fiodor Łapi. Że nie będzie to Pitto z takich kilku słabych walk, ostatnia wygrana na punkty z rywalem z dorobkiem 10 zwycięstw i aż 27 porażek, to była wygrana na punkty. Jeżeli to jest odzwierciedlenie siły Pitto, to ja widzę tutaj 3-4 rundy po stronie Cherkasyna i idziemy do domu. Jeśli będzie to Pitto w wykonaniu ten z Madijewa, przyzwoitego pięściarza, top 25, wydaje mi się, w tej kategorii wagowej na świecie, no to będzie fajna walka. Natomiast mnie się wydaje, że jednak zobaczymy tego Pitto z tych ostatnich walk, kiedy już nic specjalnego nie pokazał. Oczekuję od Fiodora przede wszystkim jednej rzeczy, nie zachwycania się swoimi własnymi kombinacjami, że pięknie go dwa razy trafiłem i przyglądam się. Zobaczcie, jaki jestem genialny, na tym to nie polega. A Fiodor Łapin, z którym rozmawiałem na ten temat parę razy, na temat Cherkasyna, mówił, że to jest pewnego rodzaju, może nie problem, ale wiadomo, to jest chłopak, który chce się pokazać jak najlepszej strony. Tutaj temat jest numer jeden, musisz wygrać przekonywująco, najlepiej gościa znokautować. Mój typ, nie dawałem typów, ale zaraz wrócę do typów. Szpila kontra Radny z Triestu, trzecia runda, gościa wynoszą i bardzo dobrze. Ponieważ nie wierzę w Pitto z formy z Madijewa, stawiam na szóstą rundę, wygrana również przez TKO lub TKO Cherkasyna i wreszcie walka Mateja Averland. Wiemy, Mateja miał mieć innego rywala, również chciałbym zobaczyć, chociaż tutaj stawiam raczej wygraną na punkty Matei. No, trzeba było zmienić rywala, tutaj jest za każdym razem, mam tą cezurę oceniania pięściarza zupełnie inną, kiedy no, miał walczyć z kimś innym, pięściarz mu wypada, bo jest kontuzjowany i tak dalej, stępień. Pewnych rzeczy się nie przeskoczy, czyli tutaj mamy typy Szpila trzecia, Cherkasyn szósta, Matija na punkty z Averlandem. Teraz przeskakujemy na galę w Londynie, O2 Arena, którą uratował nasz przyjaciel Eddie Hearn. Myślę o gali Progress kontra Taylor, Ameryka kontra Szkocja. Progress niezwykłe dzieciństwo, wychowany przez samotną matkę, babcię, zalane Nowy Orlean, z którego pochodzi, przeniesiony zostaje do Houston. Czasami tak jest, że takie dramatyczne chwile zmieniają twoje życie na plus, na pewno to zmieniło życie na plus
Progresa, bardzo fajny człowiek poza ringiem, to się dla mnie absolutnie też liczy. Taylor, no tutaj bukmacherzy są podobnie jak w walce Gwozdyka z Beterbijewem, są tak pół na pół. Progres twierdzi, że on widzi dziury w obronie Taylora. Te dziury rzeczywiście są. To nie jest gość trudny do znalezienia do ciosu. Jego można na ten cios znaleźć. Taylor mówi, że z nikim w życiu takim jak ty nie walczyłeś. Walczyłeś z samymi boomami i tak dalej. No bez przesady. No Taylor, a z kim ty walczyłeś? No, wydaje mi się, że absolutnie porównywalni rywale jeden do drugiego. A nie mówię, że Kirill Relic to jest ten sam co Taylor. Kirill Relic, ostatni rywal Progresa. Natomiast ja powiem jedną rzecz. Dla mnie pięściarz, który trenuje z braćmi Charlo i sparuje z braćmi Charlo 200 rund, którzy są w nieco innej kategorii wagowej, gdzie się bije znacznie mocniej, i Charlo mi mówi wczoraj na takim, to nie był bankiet, to była taka noc śmierci meksykańska, jakieś zjątka tam powrzucałem, że chłopak jak trafi, to ci nogi miękną, no, to dla mnie coś znaczy, no bo Charlo to jest mistrz świata. To są ludzie, którzy obijają się o najważniejsze tytuły w kategorii wagowej wyższej, znacznie, gdzie te ciosy można przyjąć. I tutaj, jeżeli pójdzie cios na cios, to ten, który będzie stał, to będzie Progres. Natomiast ten, który nie będzie stał, to będzie Scott. Taylor, stawiam na Progresa, to tak, to wiecie już w tym momencie na punkty Progres. Na punkty lub między 10 a 12 rundą KO w jego wykonaniu. Także to jest ta walka pierwsza, druga walka, którą omówię, bo specjalnie mi się o Coley nie chce mówić, bo dla mnie to nie jest jeszcze gość warty naszego zachodu. Mój wybór, jeśli uważacie inaczej, trudno, na pewno są inne vlogi, które się zajmą jego walką. Derek Chisora kontra Price. No powiem wam, że pierwsza myśl jest, to jest mismatch. U bukmacherów Vegas to jest 5 do 1 Derek Chisora. Może rzeczywiście mają rację, może rzeczywiście to jest mismatch. Natomiast ja nie mogę zapomnieć o walkach Dereka Chisory, których on wyglądał, no nie wiem, słabo. On nie lubi technicznie walczących pięściarzy. A tacy pięściarze, nie wiem, wyprowadzają go z rytmu, tacy, którzy nie lubią się specjalnie bić. Po drugiej stronie mamy Price'a, który znany jest z tego, że nie umie kończyć walk, także nawet jak ma pięściarza no, gotowego do tego, żeby przyjąć kolejny cios, to on tego kolejnego ciosu nie zadaje. Derek strasznie chce walczyć z Aleksandrem Usykiem. On to powtarza cały czas. Rozmawiałem z ekipą tutaj w Cancun, Matchroom Boxing, z Ericiem Bottierem, matchmakerem, który mówi, gdzie Eric powtarzał mi, że Derek uważa, że jego styl jest absolutnie stworzony do tego, żeby zniszczyć Usyka. I on strasznie na tą walkę naciska bez wygrania z kimś takim jak Price, który już kończył karierę, wracał i tak dalej. Szklana szczęka, raczej nie ma o czym mówić. Zwycięstwo przez późny knockout Dereka Chisory. Ja wiem, że pewnie wielu z was mówi, jaki później, to będzie pierwsza czy druga runda. Nie jestem do końca przekonany. W każdym razie dla mnie Derek Chisora, zobaczymy jak długo ten kujący lewy prosty będzie działał. W momencie jak przestanie działać, Derek skróci dystans i będzie po tak zwanej herbacie. Ostatnia walka, o którą chciałbym mówić, przenosimy się. Jestem ciekaw, ile mi zajmie przy tym przerażającym internecie tutaj wysyłanie tego vloga. Mam nadzieję, że przed walkami go zobaczycie, bo to są jakieś godziny dosłownie. To są jakieś absolutnie godziny, horror i tak dalej. Natomiast Stevenson kontra Gonzalez. Reno, Nevada. Walka o tytuł mistrza świata WBO. 12-0, 7 KO po stronie Stevensona, 22 lata, po drugiej stronie Gonzalez, 23-0, 14 KO, 26 lat, jeden i drugi, inaczej, chciałem powiedzieć, że jeden i drugi pressure fighter, natomiast bardziej pressure fighter jest Gonzalez.
który bardziej lubi taką sytuację, że ma gościa nie na środku ringu, tylko gdzieś tam w tym narożniku, czy blisko ringu. To on preferuje. Panowie obrzucali się paroma wyrazami uznawanymi publicznie za obraźliwe. Ze strony Shakura Stevensona, którego bardzo lubię, to wyglądało trochę tak wymuszone. Tak niby to było, no tu, to sprawa prywatna. No ale ja słyszałem o tym odzywkę, to sprawa prywatna, że to ma sprzedać bilety milion razy, już jeśli chodzi o boks. Nie wiem, czy to jest sprawa prywatna, czy nie, no bo panowie specjalnie się nie znają. Natomiast no, nie słyszałem nigdy żadnych wypowiedzi na ich temat, nie wiem, 2 lata temu. No, kompletnie na ten temat nic nie było. Ale to jest mniejsza sprawa. Równa walka, 15 kontra gdzieś tam koło 20 miejsca na świecie. Żaden z tych mięściarzy nie jest w pierwszej dziesiątce. Porównywalni rywale do tej pory absolutnie, jeśli chodzi o Gonzalesa i jeśli chodzi o Shakura Stevensona, natomiast technicznie pięściarzem, który ma więcej do zaoferowania, który może przyjąć nawet taką walkę, która mu, czy taki styl, który mu nie odpowiada, a dostosować się do tego, przerobić to i zacząć, może nie od nowa, ale próbować czegoś innego. Nie jestem przekonany, czy może to zrobić Gonzalez. Tutaj stawka, oprócz tego tytułu Mistrza Świata, no, który tytuł Mistrza Świata jest tytułem Mistrza Świata, jest olbrzymia, dlatego że presja na Shakurze Stevensonie narzucona przez niego samego jest olbrzymia. On twierdzi, że jest pięściarzem, który w ciągu następnych 2, maksymalnie 3 lat ma zdominować nie tylko tą kategorię wagową, ale nawet pójść 1 czy 2 wyżej i zrobić to dokładnie to samo. Mówi, że dlatego trenował inaczej. Zresztą to było widać w jego ostatniej walce, również widać, to nie jest tylko technika, to ma być również siła. Zobaczymy. Ja bardzo lubię Shakura Stevensona, znakomity, utalentowany facet. Wszechstronność pięściarza, to jest jedna z rzeczy, które ja zawsze strasznie cenię. Wszechstronność jest po stronie Shakura Stevensona, wygrana, zdecydowana na punkt. To są moje typy na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Powiem Wam tylko jedną rzecz. Mogę Wam powiedzieć dużo innych jeszcze rzeczy, ale trzymam, jak wrócę do Chicago, to trzymam ekstra wywiad, który zupełnie przypadkowo stałem przy stanowisku z tequilą i przychodził taki gentleman i mówi: to ty? Ja się patrzę na tego gentlemana i mówię: a to ty? No i wyszła ekstra rozmowa z nikim innym, tylko Lamonem Brewsterem. Fajne szczegóły walki z Andrzejem Gołotą, a właściwie przedwalki z Andrzejem Gołotą. Również bardzo fajna rzecz, wrzucę w sobotę, postaram się przetłumaczyć, także żeby nie było tego problemu, że no, brakuje tego tłumaczenia. To jest fakt, pracujemy nad tym, to mogę Wam powiedzieć. Natomiast wywiad jest naprawdę fajny, pięściarza, którego zapamiętałem z wielu, wielu walk. Nie tylko z tej z Andrzejem Gołotą, ale z Białym Wilkiem Lachowiczem. Jedna z najlepszych walk w wadze ciężkiej, jakie kiedykolwiek w życiu widziałem. To, co się tam działo. Ekstra gość. Będziecie to zresztą widzieć na nagraniu wideo. Serdeczne pozdrowienia. Pozdrawiam ekipę. Mam nadzieję, że parę rzeczy fajnych tutaj z Cancun udało mi się przekazać. Chociaż tak jak mówię, rodziło się to wszystko w bólach, bo tutaj piękna plaża, słońce, to prawda, ten huragan już minął, znaczy na szczęście ten huragan już minął, tutaj trzeba przez 2 godziny patrzeć na wolno przesuwające się nagranie internetowe, ale czego się nie robi dla ekipy. Pozdrawiam, najlepszego.